Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy 9 rarkami z kolekcji Rising Star. Oczywiście FIFA 35 2022. Mamy tutaj takich oto zawodników. Havertz z Chelsea, Haaland Borussia Dortmund, Greenwood Manchester United, Bayern Alfonso Davies, Barcelona Pedri, Juventus De Ligt, Foden Manchester City, Vinicius Real i z Paris Saint-Germain Donnarumma. Przygotowałem 10 saszetek z tej właśnie kolekcji. Będziemy otwierać wszystko, liczymy za jeden punkcik i zobaczymy, który z tych młodych zawodników zwycięży dzisiaj w pojedynku. No i moi kochani, zaczynamy od razu. Popatrzcie, jest rarka, tym razem Invincible, i tutaj jest czterech zawodników, których mamy tutaj również. Havertz z Chelsea, Haaland, Borussia, De Ligt, Juventus, tylko tutaj Courtois, ale jest również Real, więc wszystkie zespoły cztery mają po punkciku. Na razie odłożę to tutaj na bok, będziemy później doliczać ewentualnie. Lecimy dalej. Kante, International Star, Francja. I teraz karty bazowe. Logo Milanu, jest Bayern, Miller, czyli pierwszy punkt tutaj dla Davisa i Bayernu. Następnie Inter i Manchester United. I tutaj jest również punkcik dla Greenwooda. Lecimy z kolejną saszetką i jest Magicen Mvia z Olympiakosu. Do tego Angel Di Maria, Argentyna. A na kartach bazowych jest Paris Saint-Germain, również Angel Di Maria, punkcik dla Donnarumy. Liverpool logo, Juventus Morata, punkcik dla De Ligta. I Atletico. Barcelona, Antoine Griezmann, czyli punkcik dla Pedriego. Mason Mount, fans favorite Chelsea, punkt dla Havertza. I jeszcze raz Chelsea, N'Golo Kanté. Juventus, Cuadrado, też drugi punkcik. Tutaj Olympiakos i Ajax. Czyli na razie prowadzi Chelsea i Juventus. Oczywiście doliczamy jeszcze punkcik dla De Ligta tutaj i dla Havertza tu. No i pięknie, jest Robert Lewandowski na rarce. Mamy Bayern, drugi punkt. Do tego Szachtar Stepanienko i karty bazowe. Ajax, Olympiakos logo, Liverpool i Milan. Piąta saszetka, czyli jesteśmy w połowie. Pada we własnej osobie Foden, Game Changer, czyli też punkcik tutaj dla City. Dalej Mbappé, International Star Francja. Cuadrado ponownie, trzeci punkcik, czyli na ten moment Juventus prowadzi. Dalej Barcelona, Pedri, też we własnej osobie. I ponownie Juve, Federico Chiesa. Kolejny punkt i Rashford dla Manchesteru United. Czyli bezdyskusyjnie na razie prowadzi Juventus 5 punktów, bo tutaj trzeba doliczyć jeszcze punkcik z rarki. No a my otwieramy szóstą saszetkę i jest Verratti, czyli punkcik dla Paris Saint-Germain. Chiesa, International Star Włochy i karty bazowe. Logo Palmeiras, ponownie Paris Saint-Germain. Marquinhos, jest Juventus, Dybala i Atletico. No jedynie Borussia i Real jeszcze bez punktu, ale myślę, że zmieni się to zaraz, bo jeszcze mamy cztery saszetki. Game Changer, Ourar z Olympique Lyon. Dalej, Liverpool, Henderson, fans favorite. I bazówki Atletico, Milan, Boca i Inter. Jest Real, Titan, Varane. Czyli też pierwszy punkt dla Realu. Dalej Courtois, Belgia, International Star i karty bazowe. Szachtar, Paris Saint-Germain, Ramos, Boca i Juventus, Cristiano Ronaldo. Game Changer, Perisic z Interu. Jest Borussia, Akanji, fans favorite, a więc jest też również tutaj dla Borussii pierwszy punkcik. No i lecimy bazówki.
Inter, Atletico, Liverpool i Lyon. No i została nam ostatnia saszetka, moi kochani. Juventus na prowadzeniu, na drugim miejscu Paris Saint-Germain. I zaraz będziemy więcej wiedzieć. Jest Magicen van Bissaka. Trzeci punkcik. Liverpool, Milner, fans favorite. I karty bazowe. Boca, Shakhtar, Jezreal, Hazard. Czyli jeszcze jeden punkcik tutaj. I Boca ponownie. No jeszcze zapomniałem, że Real tutaj ma. Czyli 3 punkty dla Realu, 4 dla Paris Saint-Germain. 1 Manchester City. Juventus ma 6 plus tam 7, czyli Juve wygrywa. Drugie miejsce Paris Saint-Germain. Trzecie ex aequo Chelsea, bo jest tutaj punkcik dla Havertza, czyli 3. Tutaj też mamy 3 i Real też ma 3, bo tutaj Courtois. Tak więc, moi kochani, wygrywa De Ligt z Juventusem. Jeżeli chodzi o karty najlepsze z tego odcinka, to oczywiście dwie rarki, lewy, Topmaster i Invincible. Czyli w 10 saszetkach padły dwie rarki, więc naprawdę to jest dobry wynik. Ok, moi kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!